Wymień dwie rzeczy, które mają przyciski. Światło i zapalniczka tego, no do auta. Możesz zaklika się, wtedy ono się zapala. No ale w światło to... A, takie wiem. Zaklikarka. Siema Ostruda, pozdrawiamy serdecznie z wielkiego wydarzenia dla nas, mam nadzieję, że dla was również. Piąte urodziny Ostrudzkiego Stowarzyszenia Miłośników Gier Grywam. Słuchajcie, 5 lat już działamy w Ostrudzie. Tworzymy fantastyczne miejsca, w które można przyjść i pograć w co? W gry planszowe. I dzisiaj właśnie takie wydarzenie jest, odbywa się tutaj w CUP-ie, mamy dzisiaj 10 lutego. 5 lat od kiedy stowarzyszenie istnieje, jest tort, słuchajcie, jest masa gier, masa atrakcji. Mamy turniej, ale oprócz tego, że tutaj dzisiaj jest impreza, zapraszamy też na nasze inne imprezy. Słuchajcie, w marcu, w kwietniu i w maju planujemy 3 duże spotkania, ale to więcej już wtedy na naszym profilu Grywam Ostruda. Zachęcamy do odwiedzenia nas, do polubienia, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje w stowarzyszeniu. No dzisiaj przyszłem z kolegami pograć w różne planszówki, coś pozdobywać i po prostu, żeby relaksować się po prostu, żeby było to fajnie. Jestem tutaj, no bo mnie mama zaprowadziła. Pograć w gry. Dlaczego lubię grać w gry? Bo bardzo fajne są. Bo lubię spędzać czas z rodziną i po prostu są fajne. Bardzo lubię grać w gry, ponieważ to bardzo miłe spędzenie czasu. Można sobie właśnie wziąć jakąkolwiek grę, Double, Uno, jakąkolwiek, Rumików, nie wiem, Monopol i sobie po prostu rodzinnie pograć i jest zabawa. Bo mi się podobają reguły. Bo bym chciała wygrać pierwsze miejsce. No bo to mi przynosi dużą frajdę. Bo lubię grać w gry planszowe i mnie to uspokaja. Lubię gry planszowe dlatego, że rozwijają człowieka i można spędzić miły czas z rodziną. Co tu dzisiaj robisz? Wygrałam rundę. Czekam na tor. To co, zaśpiewamy sobie 100 lat, a co da? Uwaga, 3, 4. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje. Dostępność gier jest o wiele łatwiejsza. Można je znaleźć w zwykłych sklepach spożywczych, tak, w dużych dyskontach. Więc łatwość, dostęp do tych gier jest o wiele łatwiejszy, tak? Szkoły, świetlice szkolne, świetlice wiejskie zaopatrują się w takie gry, więc też jest łatwiej wejść, poznać, tak? Kupić sobie odpowiedni tytuł, który będzie pasował dla mnie, dla mojej rodziny, który będę mógł jakby się nauczyć, tak? I zagrać gdzieś. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej gry planszowe stają się czymś takim bardziej powszechnym, nie? Dostępnym, tak? Więc my jakby idziemy z tą falą, nie? Więc wychodzimy do ludzi, wychodzimy z naszymi grami, chcemy wam pokazać jakby te gry, bo to wiadomo, największy problem to przebrnąć przez instrukcję. U nas jest tak, słuchajcie, wpadacie, mówicie, macie swoją grę, my wam wytłumaczymy, więc można to przeskoczyć, tak? Więc nie obawiajcie się, że jeżeli kupicie grę i nie będziecie znali zasad, to nie podołacie. Podołacie tylko, że z nami, z Ostrudzkim Stowarzyszeniem Miłośników Gier, Grywam! Dobrze, bo to się i nagrywa i robię zdjęcie. Dobra. Mamy to.